sześciokasetowa miodarka serii Optima o średnicy 800 mm. Miodarka przeznaczona do wirowania sześciu ramek gniazdowych wielkopolskich lub ostrowskiej. Wirowanie odbywa się w systemie kasetowym, to znaczy po umieszczeniu ramek w kasetach wprawiamy wirnik w ruch obrotowy. Kasety kładą się dzięki sile odśrodkowej na jednej stronie. Miód wylatuje z plastrów na ścianę bębna miodarki. Po określonym czasie wirnik zatrzymujemy i wprawiamy go w obroty w drugą stronę. Kasety kładą się w drugą stronę i miód wylatuje z drugiej strony plastrów. Wirujemy tak długo, aż z obu stron wszystek miód zostanie odwirowany. Wszystkie elementy miodarki mające styczność z miodem wykonane są z materiałów dopuszczonych do kontaktu z żywnością. Bęben z nierdzewnej blachy kwasoodpornej. Wirnik oraz kasety z nierdzewnej stali kwasoodpornej. W miodarce Optima elementy konstrukcyjne wykonane są ze stali malowanej proszkowo. Pokrywy wykonane ze specjalnego tworzywa sztucznego. Pracą silnika kieruje specjalistyczny sterownik elektroniczny. Pozwala on na wirowanie w dwóch trybach manualnych. Sterownik posiada również programy automatyczne. Jeden program automatyczny, który możemy ustawiać we własnym zakresie oraz 9 programów automatycznych dedykowanych przez producenta. Zasilanie sterownika prądem zmiennym o napięciu 230 V lub stałym z akumulatora lub specjalnego prostownika. Pokrywa miodarki wyposażona w wyłącznik bezpieczeństwa odcinający zasilanie po jej podniesieniu. Miodarka jest przeznaczona dla średniej wielkości pasiek składających się z kilkudziesięciu rodzin pszczelich.